Cześć, to ja, wasz szpieg z krainy kwitnącego makaronu. Dzisiaj zabiorę was na mały spacer na tę górę, którą właśnie widzicie tutaj na zdjęciu. Góra znajduje się o 10 minut na piechotę od mojego bloku i doskonale nadaje się na spacer. Taki dosyć intensywny spacer. Tu wam zaznaczyłam moje bloki, także naprawdę mam blisko i jest to fajna wycieczka. Tyle tylko, że naprawdę, naprawdę wykańczająca dla osób bez kondycji, czyli takich jak ja. Pod górę jest stromo, się idzie i się sapie jak parowóz. Z kolei jak się wraca, to można zaliczyć przejażdżkę na tyłku. Z doświadczenia to mówię. Potocznie na tego potwora mówi się Monteferrato. Ale to jest taka strefa chroniona Monteferrato, na którą składają się trzy takie wzgórza. Najwyższe Poggio Ferrato, 420 metrów nad poziomem morza i tam właśnie byłam. Potem Monte Mezzano i Monte Piccioli. Jest to kompleks wzgórz bardzo specyficzny pod względem geologicznym, bo jak mówią naukowe opracowania, charakteryzuje się dużą ilością skał ofiolitycznych. Sprawdziłam, co to jest. Z greki. Ofios, wąż, litos, skała, czyli po prostu serpentyn. Minerał zaliczany do gromady krzemianów o zielonym zabarwieniu, o tak jak tutaj widać na wszystkich tych zdjęciach. Dobra, kto chce więcej informacji, to niech sobie sam posprawdza gdzie indziej, bo to była zwykła wycieczka, a nie praca magisterska na AGH. Troszkę więcej o Monteferrato napisałam na moim blogu. Link załączę w opisie pod filmem. O faunie i florze opowiem też kiedy indziej, a teraz zapraszam na wycieczkę. Jakby nie było tej mgły, to by było bardzo dobrze widać moje miasto. W jednym z tych bloków mieszkam. Nie wiem, czy to ujęcie oddaje doskonale istotę rzeczy, ale jest naprawdę stromo. Krok niby dziarski, ale nie dajcie się zwieść pozorom. Zadyszkę też słychać. Zobaczcie, jaka ciekawa roślinka. O roślinkach też będę opowiadać, ale to już w innym filmie. Wygląda jak po jakimś kataklizmie, ale to jest miejsce, w którym bardzo często wieją silne wiatry, stąd połamane drzewa.
Później lepiej będzie widać, ale tutaj, o właśnie na dole, znajduje się dzielnica przemysłowa miasteczka obok. Fotka, na której widać tylko i wyłącznie Dziarski Krok, a Zadyszki nie. No i wreszcie na szczycie. Dotarłam, jeszcze żywa, bez reanimacji. Pozdrawiam z samej góry. A to moja dzidzia, która pięknie się prezentuje na tle nieba. I tak, dobrze widzicie, ona jest w krótkim rękawku. Jest 1 stycznia. Zwróćcie uwagę na faceta. Jemu też jest ciepło. I takie widoczki. Dobra, teraz jak odżyłam, to mogę wam pokazać, gdzie jestem i co mam dookoła. To najbardziej z tyłu, te góry, to tak zwane Appennino Pistoiese. Domki z przodu i miasto dalej to Monte Murlo. A tu już wyraźnie widać tą dzielnicę przemysłową. Nazywa się Oste. I same hale fabryczne. Napis na tabliczce: kochaj, kochaj siebie, daj się kochać i bądź szczęśliwy. A tak gwoli informacji, to łażę po kraterze wygasłego wulkanu. Ta góra była kiedyś, dawno, dawno temu, wulkanem. Pewnie, że ci przyślę. Odpoczęłyśmy i wracamy. Buongiorno. Buongiorno, buon anno. Ponieważ jest 1 stycznia, no to wszyscy sobie składają życzenia noworoczne. I to nie jest tak, że ja tych ludzi znam. Tu jest tak przyjęte, że obcym, mijanym ludziom mówi się po prostu dzień dobry. Chwilę przedtem zaliczyłam zjazd na tyłku. Nic mi się nie stało. Ucierpiał wyłącznie szacunek do własnej osoby. No i już na dole. Ciao.
Oto byłam, tu na samej górze. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, zostawienia lajków i do następnego. Ciao, ciao!